Słowa Ewangelii według świętego Jana. Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam, gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Jezus wszedł, stanął po środku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z 12, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do Niego: widzieliśmy Pana. Ale On rzekł do nich: jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę. A po 8 dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął po środku i rzekł: pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza: podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz mu odpowiedział: Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus: uwierzyłeś, bo mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego. Tomaszowi podobało się, jak podobnie jak inni apostołowie, czuł się głęboko... Dobrze. Tomaszowi podobnie jak inni apostołowie... Co tam? Nie, przepraszam. Tomasz... Jeszcze raz. Tomasz, podobnie jak inni apostołowie, czuł się głęboko zawiedziony niespodziewanym, niepomyślnym i tak bolesnym końcem Jezusa. Być może obawiał się, że jeśli uwierzy apostołom, ponownie przeżyje bolesne rozczarowanie. Pytania, które stawiał Tomasz, były problemem osobistym. Jak dalej żyć? Komu? Czemu poświęcić dalej swoje życie? Komu teraz uwierzyć? Komu się powierzyć? Jezus spełnia warunki do uwierzenia, które postawił Tomasz. Zobaczmy obecną w sobie pokusę nieufności. Rodzi się ona jako realna obrona na bolesne doświadczenie rozczarowania. Szczególnie dotyczy to miłości. Nieufność i uprzedzenia nie dają możliwości obrony przed kolejnym zranieniem. Nieufność izoluje człowieka, zamyka go w sobie, czyni go bardziej zgorzkniałym. Nieufność obraca się w końcu przeciwko człowiekowi. Ona rodzi stan zagubienia i rozpaczy. To nieufność jest u początku wielu grzechów człowieka. To grzech popycha człowieka w stronę nieufności. I szatan przez kuszenie człowieka przede wszystkim zasiewa w nim nieufność wobec Boga. Prośmy Pana Boga, byśmy nie bronili swoich dotychczasowych argumentów związanych z nieufnością osobistą. Zobaczmy swoje zaślepienie. Dostrzeżmy w tym wymiarze naszej nieufności, podobnie jak Tomasz, pragnienie wewnętrznego przylgnięcia do Jezusa, pragnienie uznania Go za swojego przewodnika w życiu, pragnienie pełnienia Jego woli. Tam, gdzie jest nieufność, niewiara, tam jest i nadzieja otwarcia się na łaskę Jezusa. Tomasz upierał się przy swoich warunkach
swojej niewierze. Jezus przychodzi w czasie, który dla Tomasza był odpowiednią godziną na przejrzenie. Pan czekał na Tomasza. W uczniu tym było wiele odwagi. Pragnie dotknąć ran Jezusa. Nauczyciel nie pozwala dotykać swoich ran komukolwiek. Pozwala dotknąć się temu, kto jest mu bliski, kto zrozumie. Rany serca odsłania się przyjaciołom. Dotknij, Tomaszu, moich ran. To znaczy, że Jezusowi spodobało się to pragnienie, że dopuszcza go do grona osób zaufanych. W przyjaźni jest wzajemność. Trzeba pozwolić, by Jezus dotknął też moich ran. Aby te relacje były dogłębne, przyjacielskie, prawdziwe.